Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny odcinek z Among Us. Like to Twitch, TV, Szajbiak, link w opisie. Polecam serdecznie. Dzisiaj oprowadzimy was po nowej mapie. Teraz wszystkich zabić, pamiętaj. No, dobra, witam Dała. Serdecznie w na... Znaczy, w moim domu. Co? Mapa się nazywa Dom Amy'ego. Amy, oprowadź nas. Dobra, tutaj Amy, macie... dom ekipy. Gdzie powitalne piwo? Dobra, zaczniemy sobie od tego, że wyjdziemy na dwór. Zapraszam serdecznie. Zapraszam za mną. Idziemy na dwór. Na początek chcę nas wyprowadzić. Tutaj powinniśmy się tutaj respić, ale dobra, zaczynajmy. Do Amy'ego, witamy. Dobra, więc tak, ogólnie najpierw zobaczymy sobie zewnątrz. Czemu to nie jest zielone? Zapraszam serdecznie. Tutaj mamy jakiś reaktor, co to jest, i słychać napierdalanie w klawiaturę, jak się dobrze przysłuchacie. Cicho, cicho. No. Tak, ja muszę wyłączyć muzykę. Mam kurwa dźwięki wyłączone. Jest. Dobrze, tutaj idziemy sobie na górę, tutaj bardzo dużo fajnych propów macie. Tutaj ogólnie jest skręcenie, to jest boiler room, ogólnie tutaj jest task taki balunowy. Tutaj jest, są śmieci, ale nie śmieci, tylko te liście do tego. To są ogólnie, impostor może pokazać, jak ładnie wskakuje się do wentów. GBM wskakuje do GBN-a, pojebane. No, pojebane. No, więc to są wenty, które te będą wszystkie prowadzić. Wszystkie są śmietniki? Tak, wszyscy, wszystkie są śmietnikami. Można się ładnie chować za drzewem. Tutaj jest zakaz kąpieli. Idziemy sobie tutaj. Tutaj będzie reaktor, w sensie, że tutaj jest jeden, tutaj jest drugi, żeby trzeba będzie przytrzymać dwa na raz. Że jak to jest sabotaż. No możesz odpalić, no, możesz pokazać. Ale kurde, ile jest sabotaży, widzę. Dawid. Nie no, ogólnie większość sabotaży to są po prostu drzwi chyba. Jesteś podpisany. No i ogólnie jak sobie klikniecie, to macie kartę ATM. Jak jest podpisany? Dobra, wchodzimy sobie do środka. Tutaj mamy przedpokój, tutaj mamy podpisy, biloki. Tutaj macie ładny kwiatuszek, no i macie tutaj kable. Ale to już dalej, dobra, idziemy sobie dalej. Tutaj mamy schody i tutaj mamy piękne moje dwa zdjęcia. Czy piękne, to nie wiem, ale zdjęcia. Ej, ale dobra, nie, dobra, tu jesteś ty, a tu jest kto inny podpisany, to nie wiem, czy to jest twoje zdjęcie. A to jest zdjęcie Mikuli. To jest Mikulia, to jest Mikulia. No, dokładnie. Coś się wpisze, no, oczywiście. Tutaj mamy kwiatuszki, które też są do podlewania jako task. Zgubiłam AB'ego, gdzie jest AB? Tutaj jest obok ciebie. A, tu dobra, tutaj idziemy sobie w lewo, tutaj mamy salon, tutaj mamy pizzkę i tutaj mamy ogólnie kręcące się główienka. No. O, kamera. Ej, tutaj w tasku jest ta temek podpisana, ale No, jest, jak tutaj klikniecie sobie taska, nie, jeśli nie macie. Taska, daj mi tego taska. Nie, no nie mogę wam dać taska, ale tam ogólnie jest kubeczek ATM. Dobra, idziemy sobie na dół, chodźcie na dół. Dobra. Do gościnnego, tutaj jest pokój gościnny, tutaj jest podpis Wixy, tutaj jest na ten, to jest plecaczek. No, i to jest Simon Says Task, już tego co pamiętam. O, tu jest Areza. Tutaj są kamery, tak. Tutaj są kamery, jak sobie klikniecie. Jesteśmy w jednym pokoju. O kurwa, tu ja jestem. Dobra, i tutaj idziemy sobie, tutaj mamy elektryka, tutaj mamy śmietnik i tutaj mamy naprawę świateł, jak będzie sabotaż. Jest, kocham klakiera na ścianie. Ktoś kocha klakiera, podejrzane. I tutaj jeszcze podejrzane, że takie napisy są jego w domu. Widziałeś swoje to? Dziwne. Widziałem, super ranski. Tutaj Ilia Reza, tutaj mamy te reboota. I lecimy sobie dalej w lewo, tutaj jest mój podpis w bilardzie. Tutaj nie dalej mamy siłownię, jak sobie podejdziecie, tutaj mamy muzyczkę. Ejbi, po co ci siłownia w domu? To jest ta słynna, słynna siłownia klapka. Tak, to jest siłownia klapka, no podpisane przecież. Ale macie muzyczkę tutaj. GBN-owi to też by się przyda. Jest muzyka, faktycznie. No, dokładnie, więc tutaj właśnie macie siłownię, tu jest spakowanie. Do streamowania? No jest, jest na górze. Dobra, chodźcie dalej. Chodźcie, chodźcie. Idziemy sobie teraz do kuchni. Jak wejdziemy sobie do kuchni, tutaj jest bardzo OP rzecz. Patrzcie teraz. No, światło. Światło. Można włączać i wyłączać światło. Bo ja nie widzę tego światła. Ale tylko dla danej osoby. Nie, 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 nie. Chyba wszyscy, chyba. Nie, nie. Bo ja nacisnąłem przycisk use. Ja nie widzę, ja muszę czyli nie wszyscy mogą. Use, nie macie przycisku use? Można wydalić w taki sposób korki? Działa. Tylko dla ciebie działa, niestety. No, widać, gdzie macie się wylądować. No, więc ogólnie tutaj Madzia, są gdzie jest Madzia kod? Madzia Gary 8. Madzia Gary 8. O, mój pokój, o, mnie tutaj zapraszam, tutaj mamy storage obok.
Tutaj mamy jedzonko i ogólnie tutaj też jest task. Dobra, z tymi. Ja próbuję ten pokój, okej? Okay? Dobra, spoko, spoko. I ogólnie też jest task, że musicie kocie włóczki zbierać i to jest cały task. Dobra. Jest Madzia Gary 8. Tutaj idziemy sobie na górę, tu jest zewnątrz, tutaj macie kolejny świetniczek, kolejnego GBN-a. O, tutaj macie GBN. Taska. Tutaj macie też kolejnego taska kill-offem. No i co? No i to tyle, idziemy sobie dalej. To szara przestrzeń za portem, to co to? Nie wiem. To nie do mnie. To będzie dodatek, to będzie mod, będzie. Zapraszam. W takim razie DLC. Idziemy teraz tutaj schodami na górę. Na górę. Tak, to ma być dużo. Tutaj mamy pokój. Jaki? Wejściowy. O, pokój wejściowy. Nie wiem dlaczego wejściowy, jak to jest środek domu. Ale spoko. Tutaj mamy też taski. Ogólnie taski sobie popatrzycie, taski też są customizowane. Tutaj idziemy sobie na górę. Tutaj mamy sypialnię. Tutaj jest szazi. Szazi. Tutaj idziemy sobie do kibelka, tutaj mamy również venta, tutaj jest prysznic, można tutaj czyszczenie kibla. W kiblu. No nie, to jest skibidi toilet. Ile muszę się umyć. Skibidi toilet, tak. No. Ale tak się zastanawiam, czy te venty nie będą zbyt OP, bo to, ta animacja jest potężna. Ja wiem. No, więcej zajmuje niż zwykły vent. Nie, niekoniecznie. Zajmuje tyle samo. Dobra, idziemy dalej, zapraszam. Idziemy sobie teraz tutaj. Ale fajny pokoju. Kluczyk! Do chill roomu. Tutaj mamy komputerki, w sensie laptopy. I tutaj na górze mamy studio gamerskie i możecie sobie popatrzeć. Tutaj IP streamuje podobno. Tutaj jest. O, ale to jest streaming studio house. Luny! To spokój biegło. Nie, Luny, no jest. Nie widzisz, że jest Luny, to Luny. To ja wpisano po prostu Luny na ścianie. Tu są rakietki, jakie fajne są. No, rakietki są zajebiste, jeśli ktoś ma to, możecie zobaczyć. Luna zawsze patrzy, czy żyjemy. No. Moja. Więc tutaj też macie pobieranie. Muzyka gra. Tutaj macie witalsy. Idziemy sobie dalej. Witalsy Luny. Chodźcie, chodźcie. Tutaj mamy pokój spotkań. Tutaj macie przycisk. I macie tutaj rawie oraz klakiera. Idziemy sobie na górę. I tutaj macie dużo kotków. O, i co, my tu będziemy musieli je głaskać, czy tutaj te włóczki przynosić? Tutaj włóczki, włóczki. Jestem w śmietniku, co siedzi. Co ty mówisz? No, więc macie dużo kotków. Tam masz go. No. No i to jest cała mapa. No dobra. Jest. No to... Okej. Okay. No i tyle. No dobra, ruszamy w takim razie już z normalną rundą. Mam flesza. Lask. Jestem amnezjakiem. Dobra, zajebiście. W takim razie robimy taski. Zaczynamy sobie ramienie tasków. Dobra, uploadzik tutaj na komputera. Zobaczymy, jaką rolę dostaniemy. Możemy porobić trochę tasków. Rzeczywiście. O, i to są te asteroidki zajebiste. Taka muzyczka. A ktoś wentował. Ktoś wentował w kociarni. Widziałem wenta w kociarni, ktoś też wentował. Biegłem tam. A czy to nie czasem pan Gremlin wypierdolił się z venta w kociarni właśnie? No właśnie tak. Oho. No spoko. Aha, czyli właśnie... zabiłeś Karolinkę i spierdoliłeś ventem do kotków. Udawać nie. Takiego miłego. Dobra, nie, wszystko nie. Jasne. To ty przecież wentowałem na oczach Arezę. To prawda. Arezę potwierdzał? Aha, czyli to co? Arezę ja drugi. Self-report. A, no, no i to panie Gremlinu, panie Gremlinie, niestety trzeba cię wygłosować z tego tutaj spotkania. Jest mi niezmiernie przykro z tego powodu, panie Gremlinie, że muszę zagłosować na twoją osobę. Nie no, to trochę brzmi rzeczywiście, jakby był tym inżynierem, a wy go wyrzuciliście. O, tak, wyrzuciliście przepraszam, inżyniera. Panie Gremlinie, ale to jest koniec. I po co ci w domu inżynier, daj spokój. No czasem się przydaje, jakby jakiś prąd wypierdolił, czy coś. Spokojnie, teraz wam nie zrobię żadnych tasków. O, a ja tak będę musiał. Dobra. Mamy sobie tutaj pobieranko. Zanoszenie danych z Twitcha. Dobra, chętniemy dane z Twitcha. Szybciutko. No i lecimy dalej. Dobra, pięknie. A tutaj cisza jest. Ale cicho się... Mówię tutaj jakichś dźwięków otoczenia. Nie wiem, albo się wyłączyły, albo po prostu jakiś błąd jest, bo mam wrażenie, że wcześniej były te dźwięki otoczenia. Teraz tak jest głucha cisza, po prostu, jak tak nic nie mówię. Dobra, zrobione. Ktoś pozamykał drzwiczki. O, już się otworzyły. Idziemy w takim razie szybciutko do kuchni. Okej. Szybko, zmywamy sobie. Git. O, ciało. Dobra, lecimy. Na górze jest ciało. Tu.
No serio! Dobra, chuj! Leć, leć, już leć! Nie, no nie miałem. Byłam altruistą, Ebi pobiegł do mnie jako amnezjak, wziął altruistę, wskrzesił mnie. Nie wolno mnie, Ilia, zabijać! Nie wolno mnie zabijać! No nie, źle. Jak się zabijam, jak ja teraz z Klaudią biegałam. Zabiłaś mnie, Ebi, byłam amnezjakiem, pobiegł. Czyli Klaudia i Ilia są, no dobra. Na spicie. No nie, ale, okay. Ale Klaudia, Klaudia sobie to... może potwierdzić, że ja z nią biegałam teraz. No bo jest drugim impostorem się nie da strzelić. Tak sprzedać łatwo drugiego impostora, niestety, ja pierdyle. Niestety, muszę uwierzyć Hrawiej, więc Ilia zostajesz przykrością wygłosowana. Ale gdzie był ten Ebi? O kurczę. O, no to Klaudia chyba, co? No co chyba, ja? No. Ja się tylko co ruszam. Próbowałaś bronić się. Trzeba teorię sprawdzić. Ja próbowała bronić się tobą, więc Klaudia, jesteś drugą podejrzaną. Dzięki za głos. Kurwa. Nie ma za co, drogi Dawidzie. Wasze stópki widziałam. O, dzięki, jestem stópkarzem. Klaudia, oni tak po prostu nienawidzą zielonego. Wyrzucają randomowo zielonych. Gorzej. Dobra, lećmy tutaj. Mamy kluczyk do zrobienia. Zróbmy go w takim razie. Cyk. Tutaj mamy kartę. Dostęp do Twitcha. Dobra, udało się w końcu. Dobra, mamy tutaj kuchnię. Musimy złożyć. Mamy ryby zrobione. Dobra. Cyk, pomidorek i góra. Tosta. Mamy zrobione w takim razie. Idźmy tutaj na dół. Musimy zrobić tego tutaj. Rebuta. I mamy wszystkie taski zrobione. Git. Stawmy sobie w takim razie na jakiegoś impostora. Kto jest jeszcze impostorem? Legion jest janitorem, jest loversem z Jesterem GBN-em. W ogóle śmieszna. Teraz jak zagrają? Czy zagrają pod wygraną jako loversi? Czy zagrają pod wyrzucenie GBN-a? Piękne te zdjęcia. Oho, ale przypał. Ajaja, jeszcze kanał jest Aurealem. Ale tragicznie. Ale te światła są źle zrobione, bo w sensie myślałem, że one działają na wszystkich, a one nie działają na wszystkich, to wyłączenie. Po prostu poszedłeś tam? Nie, właśnie jest tylko lokalne. Porta, tylko że ja jestem daltonistą i nie wiem kto kim jest. Jestem ale wiem, prawie, że osoba, że przekonany... która robiła ze mną wcześniej książki, to wiem, że jest niewinna, bo była zielona. O, ja byłam. Jestem prawie, to że przekonany, że tutaj nasz drogi Kanae przybiegł do mnie, zachlastał biednego Quicka. Ogólnie i... taki przed chwili. Ale to co? Zabijcie to co, GBN-a, on cię nie widział? Go. No to... Czemu drogi zabijcie, chcesz jeden Quicka i on sobie zginął, wyrzucił. Ale Kanae biegał cały czas wokół mnie. Że ale ja z GBN-em prawie całą rundę biegałem. Wątpliwe, przez co obawiam się, teraz go zabić, bo przed chwilą Quick umarł, wiesz? Ale jak to... Ale Kanae, to, że ja go zabiję, nie ma sensu. Nie mogę się zgodzić z tą twoją dosyć głupią opinią, niestety. Dziękuję bardzo, Rose, za 37 miesiąc, serduszko. Mój drogi Arez, co dziękuję ci bardzo. Hejeczka, hejeczka. Prawdopodobnie mają ku temu powody, panie GBN. Jest mi niezmiernie przykro, ale aktualnie nie wiem, komu wierzyć. Przez wzgląd na to, że Kanał raczej nie mógł zabić. Raczej i Rawia też nie, więc... Ale u was Rawia żyje, czy nie żyje u was Rawia? Ja żyję. To czemu mnie jest martwo? Nie wiem. No nie, źle. Pewnie chcesz ją zapierdolić już w kolejnej rundzie. Nie, ale naprawdę najsłabiej. Nie, bo Kanae biegał wokół mnie, więc to. No właśnie, wpisze w planie. Nie wiem, czy Kanae ja z GBN-em biegał. Zielonego ludka i białego ludka. Tak, obok mnie biegałeś. Okej. Okay. Przy Simon Sesie, przy łóżeczku. Tak. Co? Gdzie już pisałem, Katanka. I w salonie. A byłeś w gościnnym przed chwilą. Moi drodzy, do jakich cześć. To ty byłeś w gościnnym, a to w gościnnym to ja dawno byłem już, ale też no, ja biegającego obok mnie to uznałem, że to ty. Ja byłem w kuchni i w salonie z kimś książki robiłem i osoba, z którą robiłem książki, jest zielona ogólnie, tak. Dobra, no to nad Dawid. Ale co? Jak ale mówiłem, że dlaczego nad Dawidem Quicka byłem? Nie, to jest raczej... Chwilą. Nie wiem kto w sumie, ale raczej ja no, GBN byłem... to nie mógł zabić. No i widać, że słuchacie. Ajajaj, czemu on nie dał na siebie? Wygrałby przecież to. I GBN teraz mnie zabijał. Aż tak bardzo mu na lowerce już zależało. Dobra, ustawmy sobie w takim razie na Legiona. No coś się zbugowały po prostu dźwięki w tle. W sensie, że nie słychać po prostu dźwięków w tle. Nie ma żadnych takich dźwięków. Na zewnątrz są dźwięki. Jedynie. Są takie dźwięki otoczenia.
Pierkanie i tak dalej. Mogę tak włączyć? Nie. Na obserwatorze nie mogę włączyć świateł. Ta nowa mapka, czyli dom ekipy, to no tak, tak naprawdę to jest nazwana dom AB'ego. No i kurwa mówiłem. Ale tak, w środku są wszystkie niki ekipy i tak był dalej. Był zarazem, no przecież byłem tym amnezjakiem. To jest ta słynna mapa, ten, o której wam mówiłem. Detektywem. Nie będę zabił, rzućcie go już. Dawid. Ale amnezjakiem był AB. Aha. Boże, bo mi umarł Quick, ja byłem jego Guardian Angelem, mówiłem wcześniej. Guardian Angelem. Ale jesteś pewien, że to GBN zabił? Słuchaj, tak, Dawidzie, te oskarżenia są bezsensowne, bo... Jezu, no wyrzućcie go, tak mówi właśnie impostorem. Ja się boję, że on ciągle w chuja leci, jest egzo na GBN-a. Kurwa, Kanae, proszę, nie wiem, czy to nie jest też. Bycie egzo na GBN-a byłoby bardzo proste w sumie. Byłoby, ale nie jestem. No ale to się tak zachowuje. Słuchajcie, ja na razie nawet nie mogę zagłosować, jak coś jak Wcześniej myślałem, że Kanae, ale teraz już mu wierzę. Właśnie, został jeszcze Legion. Legion, a co ty masz? Legion jest grzeczny. Legion nic nie zrobił. Słuchaj, Dawidzie, jestem prawie że w 100% przekonany, że to ty zabijesz Arezę, bo mnie już tam nie było. Ja pierdolę, dobra, weźcie go wyrzućcie. Mnie przekonał, daję na Dawida. Nie, ej, a zagrajcie w papier, kamień, nożyce na trzy. No na czacie, na czacie. Dawajcie, na czacie. Na czacie niech napisze, niech ktoś odlicza. 3, 2, 1, go! Zabiło mi Amongusa. No to niestety... Zbyt potężne to było kamień, papier, nożyce. Nie udało się. Niestety przegrałeś tutaj papier, kamień, nożyce. No, wygrałem. Przegrałeś niestety. Brawo, brawo. O! A ja umarłem za kiedyś. Ała, bo on był hunterem i miał się oznaczonego. O, wow, ale plot twist. Naprawdę? Tak to działa? Ale plot twist. Ale zajebisty, o kurde. Co mnie zabiło jeszcze raz? Nie ma, Dawid, który... Dawid Hunter miał oznaczonego tego, GBN-a. I Hunter, kiedy wylatuje, ginie z osobą, którą ma oznaczoną. Ale ty jesteś świetny, cudny. Nie ma wiedzenia, kim jest ta osoba? Proszę cię bardzo. Nie, nie. On w trakcie rundy, jeśli zrobi osoba, którą zaznaczy coś podejrzanego, może ją zabić bez konsekwencji. No, a na głosowaniu, kiedy wyleci, zginie razem z osobą, którą ma oznaczoną. Ale nie, to nie będzie, tylko byś wrócił wcześniej wygrać na chilku. Ja wiem, ale ja myślałem, że my to mamy tego, ale zaskoczenie. Ja nie ale ja nie chciałem, żebyście jego wyrzucili, bo nikt nie zrobił nic podejrzanego. Ja chciałem z Legionem wygrać i myślałem, że to mamy na spokojnie ogarnięte, nie? A już czułeś smak zwycięstwa. O, brakuje. A, to kurde. Czas jego. A już, to jest cały czas. Chociaż jeszcze jako jester to jest najprostsze zadanie na świecie. Zaczynajmy miłego, miłej gry wam życzę. Miłego bycia bumerem. Miłego zabijania. Torcz, dobrze. Lecimy prosecutor z torczem. Okej, lecimy w tym razie, idziemy do studia gamerowego. Dobra, robimy sobie szybciutko tutaj asteroidki. Tak, wystrzelane, super. Idziemy w takim razie w stronę piwnicy, przejdziemy sobie przez salon. I w salonie mamy, ojej, książeczki mamy. Co jest? Czemu nie dacie wody dokręcić? Co się stało? Cześć. Drogi Kliku, otóż Kanae Klusk leżał na pokój wejściowy. Właśnie, co tam się stało? Bo widziałem, zostawiałem ciebie Quick z Kanae. Otóż tam AB uciekał. Nic się nie wydarzyło. Nie, no zostawiałem. Prawdopodobnie wydarzyło się to, że Quick zabił. Nie jest to prawda, zdecydowanie nie. Prawdziwą prawdą jest to, że mogę krzyczeć głośniej, przez co ja mam rację. I no to zajebiście. Nieźle, przekonałeś kurwika. Możemy cię przeciszyć. No właśnie, więc możemy uciszyć kurwika. Was, kurwy. Ale to nie jesteś kurwik. Sekundę, dwie. Ja się bawiłam z Karolinką Światła, było fajnie. Tak, pięknie. Paniczu Ares, myślę, że twój głos już nie będzie posiadał znaczenia. Ale jak kultuarny. Quicku, możesz dokończyć, co chciałeś powiedzieć.
nie posiadam wystarczającej energii, aby dokończyć to, co chciałem. Ej, ale zauważyliście może, jak Arezy dziwnie brzmi bez hasła kurwa, co drugie słowo? Jak to spytać tutaj całe spotkanie? No ej, ja i gracie, bardzo dobra zmiana. Proszę państwa, całe spotkanie. Kto został oskarżony w tym spotkaniu, bo ja nie dosłyszałem. Oskarżony ja. A i co się, i oni chcą cię wyrzucić? Tak, oni chcą mnie wyrzucić. Niestety jest to prawda. Kurwik, a ty myślisz, że kto jest zdrajcą? Zdecydowanie. Aha! Dlaczego tak? Ale jakiś powód ku temu masz? Nigdy go nie widziałem, a on pomyślał, byliśmy na asteroidkach, w sensie ja robiłem asteroidki i widziałem cię przez asteroidki. Kto może być, to kto może być? Studio Gamer. Jakbym pomyślał naprawdę? Tak, tak. To pomyślałbym, że jest to nadal AB. Ja pierdolę, nie mogę. Panie Kujku, wezmę to pod uwagę podczas następnego głosowania, gdy będę oddawał mój głos, a w tym momencie pominę, aby cię uratować. Ja tam sam pominąłem. Niestety nie udało nam się pana uratować. Niestety kolejnego głosowania nie będzie, ponieważ nie jestem idiotą, aby zgłaszać to ciało. Gdyby pan był czystym. Wow. A ja chciałem cię z Abim zamienić. Wow. Dawid, jesteś wsiór, Dawid. Ja szukam piwa, bo zgubiłem spokojnie. Ja będę cię zamieniał z Abim, bo nie chcę, żeby Abim umarł w pierwszej turze bezsensownie. A nie ciebie. Ja i tak byłem dobry. A ja no wiem, no ale mogłem go zeswapować. Chciałaś mnie zabić, czy zaufałaś mi? Zaufałam. A kurde, miałem usunąć i zainstalować. Dobra, jest zaraz następną rundę. Przypomnijcie mi, że muszę przeinstalować mapę. Dobrze. Okej, okay, przypomnijmy ci. Przemyśli. Dobra, zajebiście. Zapomniałem o tym, kurde, już kliknąłem start. Zaobserwujmy kogoś. Sprawdź na początku, czy działa. Dobra, sprawdzę. Dobra, robimy tutaj taska. Ale i podszedł pod prysznic, trochę się boję. Oj, dobra. Nie mam pojęcia, co my tutaj robimy, ale coś robimy. Dobra, zajebiście. Na początku będzie ciężko cokolwiek tutaj zrobić, bo jest mega dużo osób. O, leżało. O kurde. Bejcik? Jak bait? Nie tak. Był bait. Przecież stał ze mną. Kurwa, kto ze mną stał teraz? Dawid. Ja byłem z tobą legiem. Czyli ciało padło samo. Drugi. Ciało padło samo. No naprawdę. To nie był bait, to ciało leżało z 2 sekundy, zanim tam poszliśmy. Tam podeszliśmy. Legion, to ja powiem sobie. A czemu mam ci powiedzieć? Wygłosujcie go, bo ja wiem, że jest zły. A skąd wiesz, że jest zły? Bo ja go sprawdziłem. Musimy przemyśleć użyteczność klasy. No dobra, a powiedz jeszcze czemu, na jakiej podstawie uważasz, że to był bait? No bo wiem, że jesteś zły, więc dlatego... Skoro Dawid widział, jak po jakichś 2 sekundach podbiegłem do tego ciała. Dawid może być albo twoim lovers'em, albo coś tam, więc wiesz. W takim bądź razie, w ramach odratowania, paniczu Legion, proszę podać swoją rolę. Hunter. Hunter jest crewmate'em, prawda? Więc nie może być Legion. Legion nie jest Hunterem. No, ty coś pierdolisz, Gremlin. Najpierw gadasz, że bait, teraz mówisz, że mnie sprawdziłeś, jak już wyszło, że ciało ma 2 sekundy. Legion, on nie ma jest na mnie jakiegoś egzę. Zacznijmy od tego, już strzeliliby Gremlina, gdyby był. Gremlin by już nie żył. No. No, jest kilka ról, może być. Albo może być też osoba, wiesz, neutralna, która zabiła strzelającego impostora. Może. Albo po prostu no Legion nie jest tak głupi, żeby strzelać w Syra, żeby się sprawdziło to, co powiedział Gremlin. Pomyślcie jeszcze raz. Najpierw gada, że to bait. Dobra, mówię ja teraz. Dobra. Tak? Po chwili jak Dawid powiedział, że był koło mnie i widział, że to ciało padło samo i ja później do niego podbiegłem, to nagle zmienił narrację, że mnie sprawdził. Po przemyśleniu wszystkich argumentów uważam, że idealną stroną byłoby zagłosowanie na not Dawid. Panie Quick, muszę się... O, gdzie... Aha. Ja już zagłosowałem. Ja już byłem zagłosowany. Paniczu GBN, proszę zagłosować na not Dawida. Paniczu Quick, pójdę w twoje ślady, ponieważ szanuję twoją decyzję oczywiście. Panicze, spierdalaj. Nie, no ja pierdolę, co wy robicie? Taka moja lekka uwaga, że na pana Legiona zagłosowały 2 osoby, co się składa, że mamy 2 impostorów w grze. Nie, po prostu jest zły. I on to potwierdzał. Ja już miałem zagłosowane. No daj włóczki, nie mogę zebrać. Halo, chcę zabrać włóczkę. A no, przecież ja jestem kurde tym.
Jestem Doomsayerem, ja się zastanawiam, czemu włóczki nie mogę wziąć. Pojebane. Dobra, on nie jest Hunterem. W porządku. Oho. To był bajcik, po prostu. Dzień dobry. Chciałem ogłosić bardzo, bardzo smutną sytuację. Cóż się wydarzyło? Ponieważ byłem na siłowni i robiłem przelewanie wody, ponieważ kocham przelewać wodę. I nagle zostałem przeniesiony w jakieś losowe miejsce przez jakąś okropną osobę. No mnie na śmietnik teleportowało. I w tym okropnym miejscu leżał biedny rekin. I ja musiałem po prostu go zreportować. Cóż za no przykra sytuacja, na to, że nie mam pojęcia co zrobić. A wiecie jak jest rekin od tyłu? Nie mów tak. Nie, nie. Ogon! Nie wiecie? Pan niepotrzebny nam ogon! Faktycznie. Ty bejciarzu. Tak więc wnoszę tutaj wniosek o zorganizowanie jakiegoś pogrzebu i ewentualnie musimy znalezienie mordercy tego biednego rekina. Stypę. Dlatego uważam, że osobą, która zapewne chciałaby śmierci Areza, ponieważ był bardzo protekcjonalny co do biznesu tej osoby, myślę, że osobą zazdrosną o osobę bycia Areza był nie kto inny jak kolega streamer AB. Tak mi się coś ja pierdolę, będziesz ze mną całą rundę, o co ci chodzi? Po prostu uważam, że jak byłem z nim sam na sam w pokoju, źle się temu panu patrzyło z oczu. No nie wytrzymam. To jest moja insynuacja. Myślisz, ale tak wiesz, trochę. Nie, no, on troluje, no proszę. Domu, nie? Nie jest nie, no. To trolowanie, to jest po prostu. To no, po prostu. No. Quick wcześniej po prostu powiedział nam, że Dawid jest okropną osobą, więc powinniśmy mu zaufać. No nie, no proszę was, nie! Przecież Dawid panie był clear! Nie wie o czym mówi. Jaki clear? Przecież wiadomo, że on był mordercą. Wiadome. Dlaczego? Jeżeli bo Quick tak powiedział. Bo Quick tak powiedział. Nowy panicz tego domu powiedziałem, że no Dawid był zły. Chciałbym przekonać was panowie i panie do zagłosowania na... Ja myślę, że trzeba wykonać jego ostatnią wolę. Nie, no ja pierdolę, no. Byłem jebanym Doomsayerem, no zastrzeliłem go, no. Na szczęście, ja już wiedziałem, że jest pan Doomsayerem. Dziękujemy za pańską usługę. O, nie, no i dwóch impostorów, nie wytrzymam. Ale źle, no co oni robią w ogóle? Co oni odpierdalają? Oj. Ja miałem wiedzieć, że Geben jest morflingiem. Nie wiem jak. A, ok. Dzięki, Dawid. No! Dzięki, Dawid. Ty to wow, naprawdę masz dobre nie rady. Dlaczego żeś tak zrobił? Bardzo ale dobrze ci tak. A, bo wiesz co? Bo dwie rzeczy. W sumie było mi na rękę, no. Że możemy cię zabić. Dwie rzeczy. Po pierwsze, to ja tu jestem dzisiaj pijany, a nie wy. Więc nie wiem czemu tak gracie, a druga rzecz, znalazłem buga na AB. Jakiego? W kuchni łupiłem ryby, z lewie. A kim ty byłeś w ogóle? Dobrze, śmiesznie. A jesteście pewni, że to bug? Okej, bo ja właśnie, ja miałem zapisane tylko w notatkach, Gremlin coś sprawdza i znaki zapytania Doomsayer. Dobra, jeszcze jedno.